No i co tu się dzisiaj wydarzy? To zależy od tego, kto tu przyjechał. Jedni mówią, że przyjechał tutaj Lech Poznań kompletnie psychicznie rozbity po trzech meczach, w których każdym tracił gola już po 90 minucie i z tych błędów kompletnie żadnych wniosków konstruktywnych nie wyciąga. Ale są tacy, co powiedzą, że przyjeżdża Lech Poznań, jedna z najlepszych drużyn w kraju, rozdrażniona, zła i bardzo niebezpieczna i właśnie na lechistach będzie chciała te sobie krzywdy odbić. No, zobaczymy. Lechia, jak wiadomo, na własnym stadionie, zwłaszcza teraz, jak wymieniono Murawę, nawet Piotr Stokowiec ją pochwalił. Jeńców tutaj nie bierze. Jak wygrywa, to wygrywa bardzo pewnie. Strzela po 3-4 gole. Ja typuję remis.